Dzień dobry, przemiły słuchaczu. W tym odcinku podcastu opowiem ci o tym, dlaczego od 5 lat staram się codziennie biegać i dlaczego jest to objaw złej ewolucji naszego społeczeństwa. Zapraszam. To jest podcast bez edycji. Przed państwem gospodarz podcastu Jerzy Rajkow-Krzywicki. Tak, tak, od 5 lat, to już 5 lat. Zacząłem biegać jeszcze przed narodzinami mojej córki. Ona w tej chwili ma 4,5 roku, więc to już jest 5 lat, kiedy biegam. I zacząłem biegać z takiej bardzo egoistycznej potrzeby schudnięcia trochę, myśląc, że bieganie mi pozwoli schudnąć. Potem okazało się, że to nie do końca tak działa, że bieganie nie do końca pozwala schudnąć w sensie takim, że oczywiście to pomaga, ale jeżeli chcesz schudnąć, to 80% efektu uzyskasz poprzez dietę i zmianę żywienia, a nie poprzez jakiekolwiek ćwiczenia. Czy to bieganie, czy to podnoszenie ciężarów, to tak sprzedaję ci takiego tipa, którego normalnie ludzie nie sprzedają, bo nagrywają różne wideo na YouTubie i prowadzą całe blogi na ten temat, a to w sumie jest banalnie proste. Wystarczy przestać jeść węglowodany i się zaczyna chudnąć. Tak to działa. Ale dzisiaj nie o węglowodanach i nie ketodiecie, tylko dzisiaj będzie o tym, dlaczego od 5 lat biegam. Tak jak powiedziałem, zacząłem biegać po to, żeby schudnąć. Natomiast przy okazji tego biegania okazało się, że to bieganie ma wpływ na masę innych rejonów mojego życia i że w sumie więcej pozytywów, więcej rezultatów i zysków mam z tych innych rejonów życia niż z tego chudnięcia przy okazji. No i tak do tej pory biegam, tak, od tych 5 lat. Staram się biegać codziennie 10 kilometrów. To jest taki mój cel, żeby codziennie przebiec 10 kilometrów. Nie zawsze mi wychodzi. No, na przykład przez ostatnie 3 miesiące to bardzo, bardzo mało biegałem, bo właściwie non-stop byłem chory, w sensie z małymi przerwami co chwila. Albo ktoś z pracy mnie zarażał, albo moja córka mnie zarażała, albo ktoś z pracy mnie zarażał, albo moja córka mnie zarażała. Tak to jest, jak z jednej strony pracuje się w biurowcu, a z drugiej strony ma się dziecko w przedszkolu, to kończy się tym, że się jest non-stop chorym. Szczególnie jeżeli w pracy nie ma możliwości na przykład pracy zdalnej. Ja to tak sobie w ogóle myślę na marginesie, że firmy, które wdrożyłyby możliwość pracy zdalnej w tym okresie chorobowym, myślę, że miałyby przynajmniej o 40% wyższą produktywność. No ale to dygresja, ja uwielbiam dygresję. Wróćmy do tematu. No więc okazało się z biegiem czasu, że to bieganie o wiele lepiej mi robi na głowę na przykład, tak? Okazało się, że jeżeli biegam rano, to mam lepszy dzień w sensie takim, że mniej się stresuję, a niestety mam stresującą pracę, mniej się stresuję, mniej mam tak zwany... No, mniej odczuwam tak zwany niepokój, to z angielskiego to się nazywa anxiety i to jest coś takiego, co się u mnie pojawiło już jakiś czas temu. I ja myślę, że to jest w ogóle jakiś tam właśnie symptom tego, jak nasze społeczeństwo, które jak gdyby jest zachodnim społeczeństwem i zapatrzone na zachód, coraz bardziej sobie robi krzywdę, bo to takie właśnie poczucie niebezpieczeństwa, ten taki niepokój, to jest taka inherentna część naszego społeczeństwa i to jest właśnie to, co ja mam na myśli, mówiąc, że fakt, że bieganie tak dobrze mi robi, jest dowodem na to, jak bardzo źle nasze społeczeństwo się z biegiem czasu rozwija. Bo ja oczywiście nie mam wątpliwości, że dobrze jest uprawiać sport po to, żeby mieć w lepszej kondycji układ krwionośny, żeby być w lepszej formie w sensie oddechowym, żeby być silniejszym. No jeżeli podnosicie ciężary, to wiadomo, że będziecie z biegiem czasu silniejsi. Tak to już to działa. I tu nie mam żadnych wątpliwości, natomiast u mnie to działa w ten sposób, że jeżeli nie pójdę rano pobiegać, to mam drastycznie gorszy dzień, ale drastycznie, w sensie takim, że więcej spraw w pracy mnie wyprowadza z równowagi, więc mniejszą mam cierpliwość dla ludzi wokoło mnie, mniejszą mam cierpliwość niestety też dla swojej rodziny, co już jest dla mnie bardzo poważnym problemem, bo rodzina jest dla mnie najważniejsza i jeżeli łapię się na tym, że jestem niecierpliwy w stosunku do mojej rodziny, to staram się to natychmiast korygować.
No a jeżeli pójdę pobiegać, to nie, to jestem wyluzowany, to mam większość rzeczy, które mi się przytrafiają w ciągu dnia, jak to się mówi, no może nie gdzieś, ale prawie że, w sensie nie przejmuję się tym tak straszliwie. Nie mam tych takich stanów niepokoju. Czuję się w ogóle bardziej pewny siebie. No dużo dobrego to bieganie mi robi właśnie na głowę. Może mniej na wagę, ale bardzo dużo na głowę. I to jest dowód na to, że jako społeczeństwo dotarliśmy do takiego punktu, w którym właśnie, żeby funkcjonować poprawnie w tym dzisiejszym społeczeństwie zachodnim i zmierzającym coraz bardziej w stronę zachodu, a nie wschodu, to już musimy jako ludzie się obudowywać jakimiś takimi mechanizmami radzenia sobie z tą rzeczywistością. I to jest trochę słabe, tak? Bo w sensie to znaczy, że to nasze budowanie społeczeństwa, budowanie tej kultury wokół nas jakoś się nie udało, tak? Bo to chyba nie o to chodzi, żeby zbudować społeczeństwo, w którym się ludzie czują niepewnie. To chyba nie o to chodzi, żeby zbudować społeczeństwo, w którym ludzie, żeby móc egzystować poprawnie, to muszą uprawiać codziennie jakąś aktywność fizyczną, bo jak nie, to jest źle. A tak właśnie wygląda to nasze społeczeństwo. Zwróćcie uwagę na to, jakie rekomendacje na przykład oficjalne dostajemy odnośnie żywienia. Jeżeli zaczniecie iść za tymi rekomendacjami, no to skończycie chorzy albo umrzecie. Nie? Dzień dobry. Świat zachodni rekomenduje takie rzeczy, które kończą się śmiercią obywatela. No to po co w ogóle taką kulturę stworzyliśmy? Po co żeśmy stworzyli w ogóle instytucje, które nam rekomendują rzeczy, które nas zabiją? Hello? I zaraz mi powiesz, że o jejku, ale to każdy z nas powinien być specjalistą od wszystkiego i wszystko wiedzieć. No właśnie wcale nie, no właśnie po to jako ludzie dawno, dawno temu zbudowaliśmy sobie społeczeństwo, żeby właśnie nie musieć wszystkiego wiedzieć, żebyśmy mogli się opierać na współpracy, na kolektywnej inteligencji tego naszego plemienia, a później właśnie społeczeństwa, tak? Kraju. A tutaj co? A tutaj rekomendacje żywieniowe. Właściwie jeżeli chcecie być zdrowi, to powinniście zrobić dokładnie odwrotnie niż w tych rekomendacjach jest napisane. Jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, zarządzanie na przykład balansem pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym, to też jeżeli robicie tak, jak gdyby, no jeżeli nie stawiacie oporu rzeczywistości aktywnego, no to zasadniczo kończycie wypaleni zawodowo pracoholicy, jako wypaleni zawodowo pracoholicy, którzy nie mają życia prywatnego, nie mają rodziny i nie mają nic prócz właściwie stresu w swojej pracy, no to nie jest chyba... To nie jest chyba stan, do którego powinniśmy dążyć jako społeczeństwo, nie uważasz? Także ja myślę sobie, że świadoma osoba w XXI wieku powinna troszkę bardziej zacząć patrzeć na wschód, w sensie tam do Azji i w tamte rejony, w których jakoś kulturowo na przykład jakieś zarządzanie swoim mózgiem i swoimi emocjami jest na troszkę wyższym poziomie, tak? Bo ja mam wrażenie, że w świecie zachodnim, no to myśmy się tak strasznie skupili na tym, na biznesie, na kwestiach materialnych, na tym, żeby stworzyć jakieś tam struktury, które są sprawne, ale kompletnie żeśmy przy okazji robienia tego zapomnieli o człowieku, o emocjach, o potrzebach emocjonalnych człowieka, o potrzebach kontaktu z drugim człowiekiem, o jakiejś tam właśnie potrzebie rozmowy. No w ogóle to jakoś zostało kompletnie, i już nie mówię, że duchowo w ogóle też jakoś tam zaniedbaliśmy się jako społeczeństwo, mam wrażenie. A właśnie na przykład na wschodzie niekoniecznie, tak? W sensie oni tam bardzo mocno zwracają uwagę na emocje, na potrzeby duchowe i jak gdyby rozwój nie tylko mierzy się dolarami, ale też czymś innym. Daj znać, co o tym sądzisz. No ja sobie biegam, robi mi to dobrze na głowę, pomaga mi to stawiać czoła tej zachodniej rzeczywistości, w której egzystuję. No daj znać, jakie ty masz przemyślenia na ten temat, czy podzielasz moje obserwacje, czy może masz jakiś inny punkt widzenia, chętnie z tobą podyskutuję. Jakbyś chciała napisać do mnie maila, to napisz na adres jerzy@bezedycji.pl. A ja ci życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Na razie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Bez Edycji. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Resztę odcinków Bez Edycji znajdziesz w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów i na stronie www.bezedycji.pl. Wszystkiego dobrego.